są najczęściej przeintelektualizowanymi mędrykami, którzy myślą, że ich misją jest przemodelowanie Kościoła Świętego na nowoczesną modłę. To, co było od 2000 lat, jest nieważne. Ważne są ich wizje i idee. Idee końca XX i początku XXI wieku, okraszone modernizmem, który powstał w końcówce wieku XIX. Bardzo często zajmują stanowiska redaktorów parakatolickich czasopism i gazet. Są zapraszani do mainstreamowych mediów w roli komentatorów, a tam obdarzani wielkim szacunkiem. Wykwit ich inteligenckiej niby twórczości porównać można do awangardy sztuki współczesnej albo do pokazów mody, gdzie twórca za pomocą swojej okaleczonej psychiki lub ze zwykłego wyrachowania przedstawia nic niewarte dzieło odarte z piękna i treści. No ale zawsze znajdą się jacyś idioci, którzy będą je podziwiać, udając, że tylko oni zostali obdarzeni percepcją, która pozwala tylko im zrozumieć to, czego plebs nawet nie jest w stanie. Podobnie działa postmodernistyczna mentalność tej części przeintelektualizowanych duchownych. Tworzą oni projekcje jakichś idei, na których ma być oparty nowy kościół, no i chociaż większość stawianych przez nich tez jest zwyczajnie durna, to znajdują oni rzesze admiratorów. No i do tego ta cała niewyobrażalna wręcz próżność, która każe im sądzić, że jakaś sprawiedliwość dziejowa właśnie ich postawiła na placu budowy nowego kościoła, w którym grzech, piekło, no i nawet sam szatan są jedynie zwykłą figurą retoryczną, taką figurą stworzoną po to, aby prostak, taki jak ja i ty, zrozumiał filozoficznie skomplikowane procesy zachodzące pomiędzy dobrem i złem. Dziś mocna rozprawa z duchownymi, którzy sądzą, że zjedli wszystkie rozumy, ale i też z hierarchami, którzy przez lata pozwalali, aby spokojnie budowali oni swoją siłę wśród duchowieństwa. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Czujcie się jak u siebie. Pamiętacie? Do końca listopada postanowiliśmy za cel osiągnąć pułap 40 tysięcy subskrybujących. No i oto dzień przed moimi urodzinami. W połowie miesiąca brakuje do osiągnięcia tego kamienia milowego zaledwie kilkuset widzów. Odczytuję to jako nasz sukces. Sukces społeczności, którą tutaj razem tworzymy. Tych, którym zależy. Przed nami kolejny cel, czyli grudzień. A jaki jest plan na grudzień? Wzrost o kolejne 10 tysięcy, tak aby rok zakończyć z pełną liczbą 50 tysięcy. Czy jest to możliwe? Oczywiście. Wszystko jest możliwe dzięki Wam i wsparciu mecenasów projektu Marek Miśko Czuwaj. Serdecznie Państwu dziękuję za każdą formę wsparcia. Jeżeli uważacie, że nasz dynamicznie rozwijający się projekt jest potrzebny, a treści tutaj publikowane są warte wsparcia, informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie programu. To co? Zaczynamy? Jest taki ksiądz. Nazywa się Jacek Prusak i jest jezuitą. Pełni też funkcję dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Ojciec Jacek i jego postępowy tryb pojmowania świata jest znany społeczności katolików od dawna. Jest jednym z tych zakonników i kapłanów, którzy nie tylko rezygnują z noszenia habitów i sutann, ale często są również niezainteresowani sygnalizowaniem swojego kapłańskiego stanu, chodząc tu i ówdzie w świeckich ubraniach. O zaświadczaniu duchownych zrobię kiedyś osobny program, bo to jest poważny problem, ale nie dzisiaj. Ojciec Jacek postanowił w ostatnich dniach posłać wiązankę arcybiskupowi metropolicie poznańskiemu Stanisławowi Gądeckiemu, który pełni też funkcję przewodniczącego Episkopatu Polski. Zanim zaczniemy rozbierać na czynniki pierwsze intelektualne komentarze księdza Jacka zdanie po zdaniu, zobaczymy, czego dotyczy sprawa. Papież Franciszek kilka lat temu wpadł na pomysł, który przyniósł ze sobą, jak widać, niekoniecznie oczekiwane przez katolików skutki. Po raz pierwszy w historii Kościoła rozpoczął on drogę synodalną, w której biorą udział już nie tylko biskupi, co było zawsze, ale również świeccy katolicy, ludzie nienależący do Kościoła katolickiego, ci z innych wyznań, schizmatycy, heretycy oraz osoby skupione wokół organizacji, których głównym postulatem są normalizacja i upowszechnienie pewnego grzechu ciężkiego. Wszystkie te grupy za zgodą papieża będą teraz wyznaczały drogę, którą ma iść Kościół. Niemieccy biskupi tak bardzo zaczęli wsłuchiwać się w głos zdegenerowanego społeczeństwa, że w postulatach, które przesłali papieżowi, w zasadzie jako ultimatum, zawarli szereg antykatolickich tez oraz herezji. Sprawa trwa już od dłuższego czasu. Raz po raz słychać wprawdzie krytykę niemieckich herezji ze strony radykalniejszych hierarchów kościelnych, zawsze tych samych pięciu lub sześciu, no ale reszta milczy. Po jakimś czasie uaktywnił się również metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki.
Już w lutym 2022 roku wysłał on list do niemieckich biskupów, przestrzegając ich przed formalną herezją. A gdy to nie poskutkowało, minął prawie rok, kilka dni temu napisał w tej sprawie list do papieża. List jest do znalezienia w bardzo prosty sposób w sieci, no ale można go streścić takim oto zdaniem. Ojcze Święty sygnalizuje, że w niemieckim dokumencie drogi synodalnej znajdują się niedopuszczalne i niekatolickie tezy. List arcybiskupa jest konkretny, napisany w sposób rzeczowy, ale też delikatny. Na tę inicjatywę biskupa postanowił jednak w dosyć prymitywny, co tu dużo mówić, sposób zareagować polski jezuita ksiądz Jacek Prusak. Pomyślałem więc sobie tak, że skoro zwykły ksiądz może sobie obsobaczyć arcybiskupa publicznie, to i ja, jako świecki, prosty chłopak mieszkający w Radomiu, wyrażę kilka wątpliwości i postaram się wyłożyć księdzu, jak bardzo się myli, jak bardzo nie ma kultury i jak wielkie politowanie budzi w moim odczuciu jego postawa. W reakcji na list arcybiskupa Gądeckiego do papieża ojciec Jacek Prusak wzniósł się na wyżynę swoich jezuickich zdolności intelektualnych, językowych, oratorskich i wyrzucił z siebie post o następującej treści. Posłuchajmy. Arcybiskup Gądecki chce zreformować papieża Franciszka i zatrzymać proces synodalny, ale gdyby prokuratura weszła mu do kurii, to zmieniłyby mu się priorytety. Niestety, jak ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za to, do czego doprowadził na własnym podwórku, to szukać będzie problemów gdzie indziej. Ciekaw jednak jestem reakcji kardynała Rysia. No to zaczynamy. Ksiądz Jacek pisze. Arcybiskup Gądecki chce zreformować papieża Franciszka i zatrzymać proces synodalny. Pomogę księdzu w zrozumieniu treści listu arcybiskupa, bo najwyraźniej jego nieskomplikowana konstrukcja sprawiła ojcu dużą trudność. W liście nie ma bowiem mowy o papieskich reformach i ich zatrzymywaniu, zresztą nad czym sam bardzo boleje. Jest natomiast sporo o obawach związanych z decyzjami niemieckiej drogi synodalnej, która deklaruje, że nawet bez aprobaty Stolicy Świętej zamierza podjąć decyzje, które sobie ustaliła i są one związane z wyświęcaniem kobiet na kapłanów, błogosławieniem tych i owych, w tym i w tamtym, dąży do zlikwidowania celibatu i zamierza ograniczyć władzę biskupią. Skąd więc wniosek ojca, że arcybiskup zamierza zreformować papieża? Nie musi ksiądz odpowiadać, bo jest to pytanie retoryczne. Nie ma ksiądz podstawowej wiedzy na temat urzędu biskupiego i prawa kanonicznego, dlatego spieszę z odpowiedzią, po bratersku. Zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego, biskupi mają nie tylko prawo, ale i obowiązek troski o dobro duchowe swoich wiernych, w tym innych biskupów. W sytuacjach, gdy biskup uważa, że inny biskup działa w sposób sprzeczny z nauką Kościoła lub zaniedbuje swoje obowiązki, może z troską publicznie napomnieć takiego biskupa w duchu miłości i poszanowania. I to właśnie zrobił arcybiskup Gądecki. Przeczytajcie ten list. W swoim pierwszym liście najpierw zawarł pewne obawy. List, jak rzekłem, był kierowany do biskupów z niemieckiego episkopatu w roku 2022. Mało tego, nie tylko biskup ma taki obowiązek, ale każdy wierny ma taki obowiązek. Kanon 212 i paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi: wierni, biorąc pod uwagę swoją wiedzę, kompetencje i prestiż, mają prawo oraz czasem nawet obowiązek w zgodzie z sumieniem wyrażać swoje zdanie w sprawach dotyczących dobra Kościoła, a także wskazywać swoim pasterzom swoje myśli o dobru Kościoła i wyrażać swoje pragnienia. Paragraf 2 mówi ponadto, że wierni mają prawo do tego, by nie tylko biskupi, lecz także inni, którym powierzono władzę, troszcząc się o dobro Kościoła, słuchali ich opinii. Niech ksiądz więc zacznie w końcu słuchać i zdejmie z siebie tę partyjniacką mentalność i nie zwraca się do biskupa poznańskiego bez szacunku. Dlaczego uważam, że księdzu Jackowi Prusakowi było brak podstawowej kindersztuby i tegoż szacunku? W dalszej części swojego wpisu ojciec Jacek zaczyna się bowiem bawić w malutkiego, nikczemnego szantażystę. Pisze on, gdyby prokuratura weszła do kurii, to zmieniły mu się by priorytety. I to ma być merytoryka na poziomie wykładowcy akademickiego i duchowego? Szantaż? Tak mamy to odbierać? Niech ksiądz arcybiskup nie podskakuje, bo załatwimy prokuraturę w kurii? Czy ojciec Prusak ma jakichś przełożonych? Gdzie jest generał zakonu jezuitów? Gdzie biskupi miejsca, z którego to ksiądz katolicki publicznie wygraża innemu arcybiskupowi? Pominę już to, że zwracanie się do samego arcybiskupa jak do jakiegoś koleżki pisząc per mu, zamiast używanie zwrotu excelencjo we właściwej deklinacji, jest godne pożałowania i skreśla księdza z listy ludzi cywilizowanych. Szantażuje ksiądz pasterza lokalnego kościoła, insynuując i nie podając przy tym informacji oraz dowodów na to, czego ta prokuratura miałaby tam niby szukać w poznańskiej kurii.
Jeżeli ksiądz coś wie, to obywatelskim obowiązkiem księdza jest poinformowanie obecnych władz, prokuratury, policji, że są jakieś przestępstwa lub nieprawidłowości. A może zmieniłyby się księdzu priorytety, gdyby prokuratura zajrzała na księdza komputer, co? I sprawdziła, co tam się znajduje. Ja niczego nie insynuuję. Ja tylko stosuję księdza retorykę i odwracam pytanie. Ojciec Prusak pisze dalej. Niestety, jak ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za to, do czego doprowadził na własnym podwórku, to szukać będzie problemów gdzie indziej. Być może takie odklejenie faktów i zmiana kierunku dyskusji, proszę księdza, jest dobra dla ćwierć inteligentów z księdza środowiska. I być może dzięki takim zabiegom uchodzi ksiądz w tym środowisku za tuzę intelektu. Ale proszę nie mierzyć innych swoją miarą. Czym innym jest fatalny stan kościoła, za który odpowiadacie wszyscy, którzy zaczęliście go leczyć modernizmem. I ksiądz, i arcybiskup Gondecki, i ci, co milczeli na te wszystkie skandale przez lata. A czym innym, gdy biskup przekonany o konieczności reakcji w kwestii całego kościoła, pisze list do papieża i wskazuje na realne zagrożenia płynące z niemieckiej drogi synodalnej. Pod postem ojca Jacka ukazało się wiele nieprzychylnych mu komentarzy, które nazwał hejtem. Nie, proszę księdza, komentarze te były w większości bardzo merytoryczne. Ludzie chcieli po prostu księdzu powiedzieć, że zachowuje się ksiądz jak prostak. A to już jest fakt, a nie hejt. Czy reakcje internautów ostudziły jednak zapał ojca Prusaka? Przeciwnie. Dalej było już tylko gorzej. Zaczęły się pojawiać więc kolejne wpisy. W tej antyniemieckiej retoryce, jaka panuje w Polsce, nawet szef polskiego episkopatu daje sobie prawo do publicznego pouczania papieża, jak ma się zachować w kwestii niemieckiej drogi synodalnej, chociaż nie reprezentuje tamtejszego episkopatu. Ma prawo do swoich opinii, ale nie stoi na czele żadnego oficjalnego gremium, które przekraczałoby granice Polski i dawałoby mu do tego mandat. Antyniemiecka retoryka? No takiego fikołka to nie powstydziłby się Jerzy Urban w najlepszych latach swojej medialnej aktywności. Antyniemiecka oznaczałoby, proszę księdza, że arcybiskup żywi niechęć do ludzi ze względu na to, że są Niemcami. A to już jest kłamstwo, więc zapytam, czy było to przejęzyczenie, czy najzwyczajniej w świecie jest ksiądz kłamcą i intrygantem? Arcybiskup nie określa błędów popełnionych przez niemieckich biskupów z pozycji jakiejś tam narodowości, ale teologii, doktryny oraz, jak widać z tego listu, pasterskiej troski. Chciałbym, żeby mój ojciec mógł mnie pouczyć w taki sposób, jak zrobił to arcybiskup wobec braci katolików z Niemiec. Ksiądz Jacek pisze dalej. Szef polskiego episkopatu daje sobie prawo do publicznego pouczania papieża, jak ma się zachowywać w kwestii niemieckiej drogi synodalnej, chociaż nie reprezentuje tamtejszego episkopatu. Nie ma takiego prawa, aby biskup poddający krytyce działania innych księży lub biskupów musiał zasiadać w episkopacie danego kraju. Pomylił ksiądz Kościół katolicki z jakimś protestanckim zborem. List arcybiskupa Gondeckiego nie ma w sobie nawet cienia charakteru pouczania papieża, ale jest subiektywną, zresztą jakże trafną, oceną tego, co dzieje się w kościele w Niemczech i tego, jaki wpływ może mieć obrany kierunek na resztę kościoła i powierzone mu duszę. A co daje prawo biskupowi do takiej aktywności, którą ksiądz w swej niewiedzy podważa? Jest taka zasada. Solicitudo omnium ecclesiarum, czyli troska o wszystkie kościoły. To ona nakazuje biskupom dbać o dobro całego kościoła, co może obejmować także krytykę innych biskupów w przypadku, gdy ich działania szkodzą kościołowi. Dowód na to podaje nam przecież Kościół w Piśmie Świętym, gdy Paweł publicznie upomina Piotra, gdy jest już przecież namaszczony na głowę kościoła, prawda? Ponadto wspomniana zasada została wprowadzona przez Sobór Watykański II i jest zawarta w konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen Gentium. Oto jej fragment. Kościół powszechny w swym ziemskim pielgrzymowaniu troszczy się o to, aby w jego ramach istniała jedność w wierze, w sakramentach i w hierarchicznym porządku, jak również o to, aby poszerzała się w miłości do Boga i bliźniego, aż po osiągnięcie doskonałości. Lumen Gentium 23. Ksiądz Jacek Prusak pisze dalej. Naiwnością, choć niektórzy tego nie widzą, jest twierdzenie, że jest zwolennikiem rozpoczętego synodu o synodalności i że krytyka jego nie jest krytyką drugiego. Tu mowa oczywiście o arcybiskupie Gondeckim. Niech ksiądz mi powie, jakie prawo zabrania komukolwiek poddawanie krytyce niedogmatycznemu kierunkowi rozwoju kościoła? Znowu ksiądz wprowadza swoich odbiorców w błąd. Jeżeli arcybiskup nawet nie jest zwolennikiem trwającego synodu, to ma on do tego prawo przez wzgląd na jego owoce, a jakie one są, widzimy w schizmie niemieckiej. Zrozumiałe? No i ostatni wpis, który w moim przekonaniu pokazuje, jaki jest cel księdza Prusaka. Posłuchajmy.
Jednym z powodów, dla których uważam, że model sprawowania władzy i posługi w Kościele powinien mieć synodalny charakter, wynika z tego, że niektórym biskupom wydaje się, że są ojcami, więc chcą mieć wokół siebie dzieci. Papież Franciszek ma rację, mówiąc: pora wydorośleć. Nie chodzi więc o negowanie urzędów kościelnych, tylko nie klękanie przed ludźmi, skoro to jest zarezerwowane tylko dla Boga. Model klerykalny jest atrakcyjny, bo jest infantylny i myli religijność z wiarą, z władzy robiąc sakralnego idola. Ksiądz Prusak pisze: jednym z powodów, dla których uważam, że model sprawowania władzy i posługi w Kościele powinien mieć synodalny charakter, wynika z tego, że niektórym biskupom wydaje się, że są ojcami, więc chcą mieć wokół siebie dzieci. Rozumiem, że ksiądz niekoniecznie jest katolikiem i jako moderniście wydaje się księdzu, że lubuje się ksiądz w paraintelektualnych rozważaniach i przez to jest mądrzejszy od innych. Ale wyjaśnię, dlaczego słusznie biskupom wydaje się, że są ojcami. Katolicyzm podkreśla znaczenie sakramentalnego charakteru urzędu biskupiego, który jest kontynuacją apostolskiego posłannictwa. Innymi słowy, biskupi to następcy apostołów. Dlatego biskupi jako następcy apostołów odgrywają kluczową rolę w zachowaniu jedności i ciągłości nauczania Kościoła. Kwestionowanie ich roli jako ojców w duchowej rodzinie Kościoła może być postrzegane jako odrzucenie tego, co stanowi istotę kościelnej hierarchii, nie uważa ksiądz? Więc raz jeszcze zapytam, gdzie są księdza przełożeni? Stąd kolejne pytanie. Czy ksiądz odrzuca hierarchię Kościoła zapoczątkowaną w dziejach apostolskich, na której to między innymi podstawie został ukonstytuowany Kościół hierarchiczny? To nie jest coś, co ksiądz sobie może zmieniać. Co sobie w ogóle ksiądz wyobraża? Biskupi są duchowymi ojcami wiernych, a przynajmniej powinni nimi być. I ostatnia mądrość księdza Prusaka. Pisze on: papież Franciszek ma rację, mówiąc, pora wydorośleć. Nie chodzi więc o negowanie urzędów kościelnych, tylko nie klękanie przed ludźmi, skoro to jest zarezerwowane tylko dla Boga. Model klerykalny jest atrakcyjny, bo jest infantylny, pisze ksiądz Prusak, i myli religijność z wiarą, z władzy robiąc sakralnego idola. Myślę, że nie do końca jest to wina księdza, ale tego, że przysypiał ksiądz w seminarium, gdy wyjaśniano, czym jest urząd biskupi i hierarchia w Kościele, prawda? To klasyczne, modernistyczne, niewłaściwe rozumienie posłuszeństwa i szacunku. W Kościele katolickim szacunek okazywany biskupom i innym duchownym nie jest aktem klękania przed ludźmi jako takimi. Dlatego ja, jak spotkam swojego diecezjalnego biskupa Marka, to nie uklęknę przed nim oraz nie ucałuję mu pierścienia, chociaż wiem, że tego nie lubi, dlatego że jest biskupem Markiem i jest wspaniałym człowiekiem, tylko dlatego, że pełni rolę w zhierarchizowanym Kościele. Jest to wyraz szacunku dla urzędu, który sprawują oni w imieniu Boga. To rozróżnienie jest ważne i nie powinno być mylone z aktem uwielbienia, który należy wyłącznie się Bogu. Istnieją natomiast hierarchowie zagubieni, to prawda, którzy myślą podobnie jak ksiądz i mylą te fakty, ale najczęściej należycie do jednej szajki, która według wszelkich badań po ponad 50 latach pozostawia Kościół tak, jak nigdy słaby jeszcze nie był, tak podzielony, jak nigdy jeszcze nie był, jak nie działo się to jeszcze nigdy w jego historii. Kiedyś przynajmniej za Ariusza było wiadomo, ci są tacy, a ci są tacy, a dziś wszystko rozmywacie. My nie klękamy przed biskupem, chyba że spotkamy go, jak rzekłem, na terenie diecezji, którą administruje. I nie robimy tego ze względu na człowieka, ale na urząd, który pełni. Dlatego nie całujemy też biskupa w dłoń, ale w pierścień, który jest symbolem władzy, bo po to on ten pierścień otrzymuje. Władzy, którą mu dano nie dlatego, że jest super, dlatego że wskrzesił tę władzę sam w sobie. Nie uważa też ksiądz, że używanie terminu infantylny w odniesieniu do klerykalnego modelu sprawowania władzy może być uznane za nieuzasadnioną generalizację i pomniejszenie wartości obecnego systemu, który to przecież system przez wieki służył zachowaniu i przekazywaniu wiary? Infantylne to są tezy takich księży jak ojciec Prusak, którzy, powiem to otwarcie, za Jerzym Dobrowolskim, są wykształceni ponad swoją inteligencję. Nie doszukujmy się w tej postawie jakiejkolwiek miłości do Kościoła, tak księdza oceniam. Ojciec Prusak wprawdzie kocha, ale w moim przekonaniu jedynie swój Kościół, niejasne pojęcie wydoroślenia Kościoła. Chociaż taki apel o dojrzałość wiernych i duchownych jest słuszny, to jednak sposób, w jaki został on przez księdza przedstawiony w tym tekście, może sugerować, że według księdza dotychczasowa struktura i praktyki Kościoła są niedojrzałe. Takie stwierdzenie nie bierze pod uwagę głębokiej duchowości i mądrości, która kształtowała Kościół przez całe wieki. Co ksiądz myśli, że Kościół ma 50 czy 60 lat? Żeście usiedli jako moderniści i zniszczyli Sobór Watykański II i to jest Kościół? To jest po prostu potencjalne niezrozumienie synodalności.
Synodalność w Kościele nie oznacza odrzucenia hierarchii, ale poszukiwanie większej współpracy i dialogu między różnymi członkami Kościoła. Przyjęcie synodalnego podejścia nie powinno prowadzić do deprecjacji istniejących urzędów kościelnych, ale do ich uzupełnienia poprzez większe zaangażowanie laikatów w sprawy Kościoła, ale nie duchowieństwa. A już broń Boże zmianę dogmatyki i prawd wiary, bo Andrzej z Michałem bardzo się kochają i chcą ślubu kościelnego. Nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Ale spokojnie, spokojnie, proszę Państwa, jak śpiewał Jacek Kowalski, szatan nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. No to wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Jeżeli ktoś z Państwa jest jeszcze zainteresowany, aby wspierać nasz kanał poprzez na przykład postawienie nam kawy w serwisie Buy Coffee albo poprzez zostanie mecenasem przez serwis zrzutka.pl, to zapraszam do takiego uczestnictwa. Będzie nam bardzo miło i z pewnością dużo łatwiej wykonywać naszą pracę, która jak widać będzie coraz lepsza i częstsza. Szczegóły jak to zrobić znajdą Państwo w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Wszystkim obecnym patronom i darczyńcom składam serdeczne podziękowania. Dzięki, że jesteście. Czuwaj! Trochę się nam dziś zeszło, ale jeżeli moderniści i nowinkarze myślą, że damy im się zaszczuć i będziemy siedzieć cicho, gdy otwarcie atakują Kościół, który jest naszą matką, to są w ogromnym błędzie. A co do oddawania czci godności kapłańskiej poprzez ucałowanie dłoni. Oto anegdota, którą bardzo często powtarzam, ale teraz ją zadedykuję tym, którzy myślą, że są ponad wszystkie mocarze. W XIX wieku pewien sługa hrabiego Czartoryskiego został kapłanem. Poszedł do seminarium, chociaż w tamtym czasie było jeszcze preseminarium i seminarium, i został wyświęcony na księdza. Podczas mszy prymicyjnej ustawiła się cała ludność okoliczna i przyszedł też książę. Kiedy wszyscy klękali do błogosławieństwa prymicyjnego i ucałowywali dłonie nowo namaszczonego kapłana, stanął też książę. Nagle, kiedy były jego sługa zobaczył księcia w tej kolejce, który podszedł do niego i chciał ucałować dłonie, rzekł na cały głos: Panie, nie będzie mój dawny pan całował dłoni swojego sługi. A na to książę z całą mocą wyrzekł przy wszystkich: Nie twoje dłonie całuję, chamie, tylko Chrystusa, bo to nie są wasze dłonie. A na odchodne w niedzielę. Tymczasem dzieje się chyba to, co czytaliśmy przez lata w objawieniu Matki Bożej z Akita, i z tym przemyśleniem was zostawiam. Nie po to, aby trwożyć, ale po to, aby wiedzieć i móc stawiać opór igrzyskom para inteligentów, również tym, którzy twierdzą, że pozjadali wszelkie rozumy. Marek Miśko, czuwaj! Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, i demon będzie przymuszał wielu kapłanów i wiele poświęconych dusz, aby opuścili służbę Panu. Demon będzie szczególnie nieubłaganie atakował dusze poświęcone Bogu. Myśl o stracie tak wielu dusz jest przyczyną mojego smutku. Jeśli grzechy zwiększą się w liczbie i ciężkości, nie będzie już przebaczenia dla nich. Módlcie się żarliwie za papieża, biskupów i kapłanów. Ofiarujcie pańskie cierpienia na znak, że jesteście moimi dziećmi i dla wynagrodzenia grzechów popełnianych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przygotujcie się na to, co was czeka. Módlcie się żarliwie za papieża, biskupów i kapłanów. Ofiarujcie pańskie cierpienia na znak, że jesteście moimi dziećmi i dla wynagrodzenia grzechów popełnianych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przygotujcie się na to, co was czeka. W końcu moje niepokalane serce zwycięży. Święty Ojciec poświęci mnie Rosję, która nawróci się i pewien okres pokoju zostanie dany światu.